Dlaczego Twoi uczniowie nie poszczą? Drodzy współbracia kapłani, czcigodne siostry zakonne, ukochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, czciciele świętego Andrzeja Boboli obecni tutaj w strachocińskim sanktuarium, a także wy wszyscy, którzy łączycie się z nami przez media, przez archidiecezjalne Radio Fara, telewizję internetową i telewizję kablową. Moi drodzy, są ludzie w naszym Kościele, którzy zadają sobie nieraz pytanie, dlaczego jest tak, a nie inaczej w naszej wspólnocie. Dlaczego wtedy mamy pościć, wtedy podążać do kościoła? Dlaczego mamy chrzcić dzieci, przyjmować sakrament małżeństwa? Dlaczego młodzież ma przystępować do bierzmowania i tak dalej? Jest wiele pytań, których zadają niektórzy ludzie. I otóż odpowiedź mamy, dlaczego tak jest w naszym Kościele, w dzisiejszej Ewangelii. Ta dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam, że to Jezus zdecydował, co dla Jego wyznawców będzie ważne i potrzebne. Kościół jest tylko stróżem tego, co otrzymał od Jezusa i ma być Jemu posłuszny. Stąd każdy, kto wchodzi do wspólnoty Kościoła przez chrzest, powinien nade wszystko nosić w sobie świadomość, że jest tam po to, aby wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym, a w swoim życiu kierować się Ewangelią. W Kościele nie ma zasady, mnie się tak wydaje, ja tak myślę, czy ja tak uważam. Chrześcijanin myśli, mówi i czyni to, co Jezus i jak Jezus. Mój drodzy, Kościół jest wspólnotą bosko-ludzką. Tworzą go sam Założyciel, Zbawiciel świata Jezus Chrystus, a także ochrzczeni. Różnie starano się określić tę prawdę, by wyrazić tajemnicę Kościoła. Jedni mówili, że jest to ciało mistyczne Chrystusa, inni, że jest to owczarnia Chrystusowa, a jeszcze inni, że jest to lud Boży. Ale rodzi się pytanie, czy te określenia pomagają wiernym rozumieć Kościół? Przecież wielu ludzi świeckich utożsamia Kościół z hierarchią. I trzeba dzisiaj powiedzieć, moi drodzy, że Kościół można zrozumieć tylko wtedy, gdy ma się wiarę. Gdy tej wiary nie ma, to nie rozumie się Kościoła. I trzeba powiedzieć też, że ten brak wiary dotyka wszystkie stany w Kościele, nawet osoby duchowne. Rodzi się więc pytanie, mimo woli, czy biskup, kapłan, czy osoba konsekrowana mogą nie mieć wiary? I odpowiem, że mogą. Czy Judasz miał wiarę? Też był osobą wybraną do służby Bożej. I pewnie gdyby miał wiarę, to inaczej by się zachował, jak się zachował. I to jest dziwne, że 3 lata podążał za Jezusem, a nie wykorzystał to dla swej wiary. I podobnie, moi drodzy, może stać się to samo z każdą osobą duchowną. Bowiem do wiary nie prowadzi to, że ktoś przebywa w seminarium czy w klasztorze. Do wiary nie wystarczą nawet mądre wykłady teologiczne. Ale do wiary potrzebna jest
modlitwa, potrzebne są zgięte kolana przed Najświętszym Sakramentem. Dlatego, gdy w seminarium kleryk, a nowicjusz w zakonie czy nowicjuszka nie znajdą czasu na osobistą modlitwę adoracyjną, to potem jako kapłan czy zakonnik będą mieli wiedzę, ale czy będą mieli wiarę? Dlatego Jezus wzywa nas wszystkich członków Kościoła, abyśmy pracowali nad wiarą. Prosi wręcz, żeby On stał się dla każdego z nas Panem życia. Co to znaczy? Pokazują nam święci, którzy, gdy to uczynili, uczynili Jezusa Panem życia, zostawiali wszystko, szli za Nim i dla Jego i Jego Kościoła byli w stanie poświęcić życie. Bo rozumieli to, że to jest świadectwo o tej miłości, które mają w sercu. Święci nie zawiedli Chrystusa. Byli Mu posłuszni i wierni aż po śmierć. Dziś Kościół chlubi się wielką rzeszą świętych, męczenników, dziewic, wyznawców. Są tam osoby duchowne i świeckie, starsi, młodzi, nawet dzieci. Ale dlaczego Kościół się chlubi świętymi? Bo od nich możemy się wiele nauczyć. Choćby tego, że trzeba czerpać łaski od Jezusa obecnego w Kościele. Trzeba szukać osobistego odniesienia do Niego i ciągle liczyć na Jego pomoc. Święci nam pokazują, jak bardzo potrzebna nam ludziom ochrzczonym jest częsta obecność przy ołtarzu, by uczestniczyć w mszy świętej. Jak często powinniśmy przyjmować komunię świętą, brać codziennie lekturę Pisma Świętego i medytować to Pismo Święte, umiłować modlitwę. Dlaczego? Bo to właśnie z tego rodzi się mądrość i moc. Chrześcijanin, który naprawdę dużo czasu poświęca Bogu, potrafi znosić przeciwności, wierzyć i ufać Jezusowi, dbać o dobre imię Kościoła i troszczyć się o Jego rozwój. A przy tym zachowuje taką nadzieję, że kiedyś Jezus mu wynagrodzi za to miejscem w niebie. I święci się naprawdę nie zawiedli. Dlatego oni zapewniają nas, że tak na przepadło trzeba pójść za Chrystusem, nie tak na niby. Dzięki chrześcijanom, którzy żyli wiarą, wspólnota Kościoła była w ręku Jezusa narzędziem w dziele ewangelizacji. To, że my dzisiaj wierzymy w Jezusa Chrystusa, jesteśmy w Jego Kościele, to jest zasługa ludzi, którzy mieli wiarę. Bo tylko ci, którzy mają wiarę, są w stanie zbudzić wiarę u innych. Ale kochani, trzeba powiedzieć, że nadszedł taki czas dla Kościoła, że zagubiono gdzieś tą formację do życia z wiary. Zaczęto uczyć ludzi pobożności, a nie wiary. I w następstwie tego dokonywał się coraz większy rozdźwięk między życiem a wiarą. Chrześcijanie zaczęli przywiązywać wielką wagę do praktyk religijnych, ale to nie zawsze miało źródło we wierze. I niestety ten proces w Kościele trwa do dziś. Ludzi wierzących poznaje się po tym, że ktoś chodzi do kościoła, ktoś się spowiada, czy angażuje się w parafii. Ale to, że ci sami ludzie nieraz żyją w kłótniach, gniewach, szemrają, narzekają, osądzają, oskarżają, potępiają bliźnich, to w tym się już zła nie widzi. Nawet nie budzi zdziwienia i to, że ci ludzie nieraz dwa razy do roku przystępują do Komunii Świętej, rzadko się spotykają, a jak przychodzą nieraz do kościoła, to stoją na mszy świętej pod kościołem. Nie biorą udziału w rekolekcjach. I dlatego dziś mamy to, co mamy. Wspólnota kościoła jest w kryzysie, ale u źródeł tego kryzysu trzeba powiedzieć, że jest brak wiary. Ten brak wiary doprowadził niektórych członków Kościoła do wielkich grzechów niosących zgorszenie.
Bo ci, którzy mieliby wiarę, nigdy nie dopełnialiby się grzechu molestowania dzieci czy krzywdzenia ich. Ci ludzie naprawdę by wiedzieli, jak się zachować podczas epidemii, jak należy przyjmować Komunię Świętą. Ludzie, którzy mają wiarę, potrafią sobie poradzić nawet z nieżyczliwymi katolickiej wierze mediami. A także tej wiary jest coraz mniej. To widać, bowiem rodzice wypisują dzieci z religii. Młodzież nie chce przyjmować bierzmowania. Zakochanym już niepotrzebny jest sakrament małżeństwa. Są już nawet takie przypadki, że rodzice nie chrzczą dzieci. A jak się rozpadnie małżeństwo, to zaraz biegną, aby Kościół stwierdził nieważność. Bardzo się tego boję, bo można pod wieloma względami uzyskać nieważność, ale co Bóg związał, człowiek niech nie rozwiązuje. Tak Bóg mówi tym wszystkim, którzy zawierają sakrament małżeństwa. I to, że my się cieszymy, że ten czy ów może drugi raz zawrzeć związek małżeński, trzeba zapytać, a co Bóg o tym sądzi? Przecież kiedy ludzie zadali pytanie Mojżeszowi, dlaczego tak jest? Co Mojżesz powiedział? Przez zatwardziałość waszego serca Mojżesz to prawo ustanowił. Dlatego nie cieszcie się wszyscy, że komuś się udaje unieważnić małżeństwo. Trzeba o tym głośno dzisiaj mówić, bo nim podejdziesz do ołtarza, to wpierw powinieneś się bardzo zastanowić nad tym, czy z tą osobą przeżyje życie do końca. Właśnie nie potrafimy sobie dzisiaj poradzić ze złem, które nas dotyka. I dlatego też dziś taka budzi się świadomość we wspólnocie Kościoła, że coś z nią złego się dzieje. Szuka się dzisiaj środków, aby ten bolesny proces zatrzymać, ale czy proponowane środki uleczą dziś Kościół? Przecież widzimy, że one nie skutkują. Dziś tak wielu mówi, trzeba coś robić, aby wierni wrócili na mszę świętą po pandemii, aby młodzież nie wypisywała się z religii, aby wiernych zatrzymać w Kościele. Ale ja pytam dzisiaj, czy te proponowane rozwiązania to jest lekarstwo na chorobę, która niszczy Kościół? Czy proponowane lekarstwo uzdrowi Kościół? Wydaje mi się, że nie. Że nie tędy droga. A co może uzdrowić Kościół? O tym już moi drodzy pisali i mówili dwaj wielcy papieże. Jan Paweł II i Benedykt XVI. Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa już w roku 2003, a więc 20 lat temu pisał: zachęcam Kościół w Europie, by coraz większą uwagę poświęcał wychowaniu młodych do wiary. To Jan Paweł II. A Benedykt XVI, gdy polscy biskupi przybyli w 2005 roku z wizytu ad limina apostolorum, skierował do nich słowo i powiedział tak: wiemy, że w wychowaniu do wiary nie chodzi tylko o dydaktykę, o doskonalenie metod przekazywania wiedzy, ale o taką edukację, aby ludzie wierzyli w Boga i żyli wiarą. Tak mówił. Oto jest lekarstwo na uzdrowienie Kościoła. Uczyć ludzi wierzyć, a nie mówić, czym jest wiara. Ale czy to, co pisał Jan Paweł II, a potem przypomniał Benedykt XVI, czy ci, którzy tworzą programy duszpasterskie, wzięli to sobie do serca? Czy tą myśl o uczenia wiary młodzieży już 20 lat temu wzięto sobie do serca? I to jest, moi drodzy, klucz do uzdrowienia Kościoła. Jeśli nie zaczniemy uczyć się praktycznej wiary, to żadne uzdrowienie Kościoła nie nadejdzie. To wpierw musimy mieć prawdziwą wiarę. Ostatnio słyszałem takie piękne świadectwo, a mianowicie w pewnym gronie zebrali się poważni ludzie i zaczęli bardzo
atakować Kościół, krytykować, szemrać, aż doszli do tego, że największym źródłem zła w Polsce jest ojciec Tadeusz Rydzyk i te dzieła, które on powołał do życia, Radio Maryja i Telewizja Trwam. Był tam pewien pan, lekarz sławy światowej. Wsłuchiwał się. Nic nie mówił, ale w pewnym momencie powiedział tak. Szanowni Państwo, ja codziennie słucham Radia Maryja. Nic więcej nie powiedział. Ale w tym momencie wszyscy zamknęli usta. Już nie było krytyki, szemrania. To jest praktyczna wiara. Mieć odwagę powiedzieć tym, którzy myślą inaczej, nie atakował nikogo, ale wskazał, co dla niego jest ważne. Właśnie to jest praktyczna wiara. Moi drodzy, jak do takiej postawy, jak wspomniany lekarz światowej sławy dochodził, my jako czciciele Andrzeja Boboli uczymy się właśnie od niego. On jest teraz patronem w naszej archidiecezji przemyskiej programu duszpasterskiego Wierzę w Kościół Chrystusowy. W czym jego wiara w Kościół się przejawiała? Trzeba powiedzieć, że czasy, w których żył święty Andrzej, były pewnie jeszcze trudniejsze jak te dzisiejsze dla Kościoła. Podział obowiązujące wówczas wyklęcia, tak zwane anatema sit, wzajemne zwalczanie się wyznań chrześcijańskich, rywalizacja, niechęć do siebie, a nawet nienawiść. Jednocześnie wyznania chrześcijańskie, katolicyzm, prawosławie i protestantyzm uznawały Jezusa za swego Pana i głosiły Jego Ewangelię. Z jednej strony uznają Jezusa za swego Pana, a z drugiej strony ci sami ludzie się nienawidzą i zwalczają. I w takich czasach żył święty Andrzej. Zostaje wyświęcony na kapłana i posłany do pracy duszpasterskiej. I w tej pracy ojciec Andrzej zachowuje się nie tak, jak uczono go w zakonie, jak postępowali inni kapłani, którzy obejmowali tylko pracę nad katolikami, a prawosławnych pozostawiali gdzieś na uboczu. On otacza opieką wszystkich. Nie podobało się to wszystkim, ani władzom wyznania prawosławnego, ani katolickiego. Ale dlaczego tak Bobola się zachowywał? Bo ojciec Andrzej wiedział, że on po to został kapłanem, aby nieść Chrystusa wszystkim ludziom. Bo wszyscy ochrzczeni są powołani do świętości zbawienia. Ale do tego myślenia i do tego rozumienia Kościoła doszedł dzięki wielkiej pracy nad sobą i codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Kiedy w czasie egzaminów dzielił się swoimi przełożonymi tym, co zrozumiał na kolanach, to uznali, że nie zdał najważniejszego egzaminu. Nie mógł już nigdy pełnić ważnych funkcji w zakonie. To jednak nie przeszkodziło mu, by pięknie pracować. I byli tacy, którzy doceniali poświęcenie i zaangażowanie ojca Andrzeja. Najlepszą ocenę jego pracy wystawia mu liczba nawróconych i pozyskanych dla Kościoła wiernych. A pracy ojca Andrzeja błogosławił Bóg. Dlaczego mu błogosławił? Bo Andrzej nie szedł do ludzi po to, aby mówić, ty jesteś prawosławny czy katolik, ale szedł po to, by uczyć ludzi wiary. Tak jak ci pierwsi apostołowie, jak pierwsi członkowie Kościoła. Tam nie było wyznań, tam było mówione albo Jezus, albo nic. I dlatego też do nikogo do wiary nie zmuszał. Dobrze tę wiarę rozumie jako osobistą relację, jako przyjaźń z Jezusem, pełnienie Jego woli. Na to ludzi uwrażliwiał. A żył wiarą. Stał się dla tych, którym głosił Jezusa wystarczającym darem dla ich wiary. Oni patrząc na Jego życie,
spotykając się z Nim, uczyli się wierzyć życiem. Kochani, jeśli chcemy przezwyciężyć kryzys, jaki dotknął Kościół, my wyznawcy Chrystusa musimy wszyscy dokonać osobistego nawrócenia. Bo dziś wielu pasterzom wydaje się, że nauczą wiary, jak młodzież, dzieci, rodziców czy parafian do czegoś zmuszą. Od dawna mówię, że dawanie dzieciom przygotowującym się do pierwszej komunii świętej i młodzieży bierzmowanej indeksów, aby księża składali podpisy, że uczęszczają na mszę świętą, że młodzież się spowiada, czy to nie jest środek, który prowadzi z czasem do nienawiści? I rodziców, i dzieci? Kto innych zmusza do wiary, to nie wie, co robi. Przymusem wiary się nie wzbudzi. Można ją do niej tylko zniechęcić. Jak z bólem patrzymy dzisiaj na tych, co nawracali ogniem i mieczem. A o tym dzisiaj zapominamy. Niszczymy te małe dzieci i tę młodzież, wiarę w ich serca. Czy tak należy robić? Kochani, gromadzimy się tutaj na tej Eucharystii. Myślimy, że mamy wierzyć w Chrystusowy Kościół. Piękne to hasło, wzywające do refleksji, do konkretnej postawy. Oby tylko znowu nie skończyło się na pięknych pouczeniach o wierze. Trzeba nam odwagi świętego Andrzeja Boboli i naśladując go uzdrowimy Kościół. Bo dziś wiele ran zadają Kościołowi ci, którzy uważają się nieraz za takich bardzo fajnych chrześcijan. My, członkowie Kościoła, niszczymy Kościół od wewnątrz. I to jest najbardziej niebezpieczne. Zresztą nie mówił o tym święty Benedykt. Nie mówił o tym papież Paweł VI. Nasze nawrócenie jest środkiem do uzdrowienia Kościoła. Dlatego każdy z nas w tym roku powinien podjąć to zadanie. A szczególnie ci, którzy uważają się za czcicieli świętego Andrzeja Boboli. To jest nasze zadanie na ten rok. Sami uczmy się wiary i tych, których spotykamy. Uczmy wierzyć. Nie zmuszać do wiary. Bo tylko wiara przyjęta, wybrana, pokochana staje się siłą Kościoła. I takiej wiary sobie i wam wszystkim życzę. Amen.